Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Analizy Rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli platformy Skyrocket, platformy będącej oficjalnym brokerem giełdy Binance i platformy, która dzięki współpracy z firmą Exeria umożliwia nam handel na rynku kryptowalut także przy pomocy automatycznych botów. My bez zbędnego gadania przejdźmy więc do tego, co dziś najistotniejsze, a więc do analizy. I tak jak zwykle zacznijmy sobie od omówienia aktualnej sytuacji na notowaniach Bitcoina, którego cena podejmuje obecnie próbę odbicia od technicznego wsparcia nieco poniżej 27 tysięcy dolarów. Ja takie wsparcie mam w okolicy 26 tysięcy 900 dolarów. Widzimy, że rynek testował ten pułap już w drugiej połowie ubiegłego tygodnia i mimo, że w trakcie piątkowej sesji schodziliśmy w pewnym momencie nawet poniżej poziomu 25 tysięcy 800 dolarów, to finalnie cała ta świeca piątkowa tworzy pewien prowzrostowy pin bar. Weekend przebiegał na rynku względnie spokojnie, wczoraj mieliśmy bardzo symboliczny wzrost, natomiast wraz z początkiem nowego tygodnia, w poniedziałek o poranku, Bitcoin już zyskuje ponad 2%. Jak się sesja zakończę, oczywiście przekonamy się dopiero za kilkanaście godzin, natomiast jeżeli zwyżka będzie wystarczająca, żeby wybić powyżej tej testowanej obecnie linii tendencji wzrostowej, wówczas myślę, że Bitcoin mógłby zmierzać dalej na północ, czy to w kierunku ostatnich szczytów, a więc okolice 29 tysięcy 700 dolarów, albo dalej nawet w kierunku 32 tysięcy dolarów, bo tam jest kolejny bardzo, bardzo ciekawy opór wyznaczony chociażby na podstawie tego, co działo się już w maju ubiegłego roku na notowaniach najstarszej z walut wirtualnych, więc jeżeli tylko odbijemy się od tego obecnie testowanego wsparcia, to myślę, że możemy zmierzać nawet w kierunku 32 tysięcy dolarów. Natomiast trzeba pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, że to, że o poranku dzisiaj obserwujemy większy wzrost, nie oznacza, że ta świeca musi się tak zamknąć. Zresztą wystarczy spojrzeć na piątek. Piątkowa świeca też w pewnym momencie była bardzo silnie spadkowa i gdyby tylko zamknęła się na swoich minimach sesyjnych, no to myślę, że dzisiaj nie bylibyśmy na tym poziomie, tylko bylibyśmy zdecydowanie niżej. Więc zawsze warto poczekać do zamknięcia danej świecy, natomiast biorąc pod uwagę pewne układy techniczne, jest tutaj pewne pole do ruchu wzrostowego, więc jak najbardziej taki scenariusz może wkrótce się tutaj zmaterializować. Jeżeli chodzi o kolejne projekty, zerknijmy sobie na Ethereum. Notowania ETH wybijały nam, to już wydarzyło się właściwie pod koniec ubiegłego tygodnia, wybijaliśmy poniżej poziomu 1830 dolarów. To jest techniczne wsparcie, o którym mówiłem wielokrotnie na przestrzeni ostatnich 2-3 tygodni mniej więcej. Natomiast późniejsza wyprzedaż nie dotarła niestety do kolejnego wsparcia zlokalizowanego w wysokości 1705. Spadki zatrzymały się na poziomie 1740 dolarów, więc zabrakło nam 35 dolarów, żeby ten poziom przetestować dokładniej. Natomiast już w piątek pojawiła się pierwsza względnie niewielka reakcja popytowa. Dzisiaj też jakiś wzrost obserwujemy. Jeżeli uda się wybić ponad 1830 dolarów, czyli ponad opór, który w tym momencie jest właściwie testowany, no to myślę, że moglibyśmy oczekiwać dalszej zwyżki, przy czym biorąc pod uwagę układ technicznych oporów, ta zwyżka nie musi być jakaś porywająco duża, bowiem mamy i opór w wysokości 1920 dolarów, którego w dalszym ciągu bym nie lekceważył, i opór w okolicy 2000 dolarów, którego bym nie lekceważył, i dalej opór w wysokości 2120 dolarów, którego też bym nie lekceważył. Więc mamy właściwie 3, licząc z obecnie testowanym 4 techniczne opory, występujące bardzo blisko siebie. Więc to nie jest optymalna sytuacja dla rynku, ale niestety żadnego z tych poziomów raczej bym nie skreślił, bo każdy może mieć dla rynku jakieś większe znaczenie, więc trzeba będzie obserwować. Natomiast nie zakładałbym, żebyśmy w ciągu najbliższego tygodnia na przykład mieli wybić na ETH w kierunku, nie wiem, 2500 dolarów. Raczej coś takiego w ciągu kilku najbliższych dni się tutaj nie wydarzy. I przechodząc do projektów, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami, zacznijmy sobie od kryptowaluty Polygon, a więc Matic. W tym przypadku widzimy, że spadki obserwowane
chociażby z początkiem maja, przyczyniły się do, czy zatrzymały się na technicznym wsparciu w wysokości 82 centów, gdzie z kolei już w piątek pojawiła się reakcja popytowa. Wczoraj niewielkie wzrosty, dzisiaj też niewielkie wzrosty są kontynuowane. Jeżeli ta tendencja wzrostowa będzie trwać, to w mojej ocenie MATIC mógłby zmierzać w kierunku ostatnio pokonanego wsparcia. Teraz jest to opór w okolicy 94-95 centów. Warto też zwrócić uwagę, że jest to bariera, która pokrywa nam się ze złotą proporcją, a więc zmierzeniem 61,8% korekty Fibonacciego z tego ostatniego rajdu spadkowego, więc krótkoterminowo jak najbardziej szanse na wzrosty są, przy czym potencjalny zasięg do tej zwyżki jest dość mocno ograniczony, bo obecnie mamy wycenę nieco powyżej 87 centów, a ja mówię o wzroście w rejonie 94-95, więc to nie jest jakaś szalona przestrzeń, a myślę, że ten opór jest na tyle istotny, że nie można go w żaden sposób lekceważyć. Kolejnym projektem zaproponowanym przez Was w komentarzach jest Chili's. W tym przypadku zabrakło nam trochę do tego, aby przetestować dokładnie wsparcie wyznaczone chociażby na podstawie dołków z grudnia ubiegłego roku, dołków z marca tego roku. Oczywiście byliśmy już względnie blisko, bo ja mam wsparcie wyznaczone na granicy 10 centów, z kolei my w miniony piątek spadaliśmy na niżej do poziomu 10,2, niespełna 10,3 centa, więc tu już naprawdę różnica była malutka, byliśmy już bardzo, bardzo blisko tego pułapu. Pojawiła nam się w piątek względnie niewielka reakcja popytowa, wczoraj były niewielkie wzrosty, dzisiaj też niewielkie wzrosty są o poranku obserwowane. Jeżeli ta tendencja będzie kontynuowana, to myślę, że Chili's może zmierzać albo w kierunku 11,3 centa, czyli 0,1130, albo 12 centów, czyli 0,12. To są dwa, w mojej ocenie, najbliżej położone, najciekawsze poziomy oporu, na które warto będzie tutaj zwracać uwagę. Pytanie, w okolicy którego z nich ewentualnie pojawi się jakaś reakcja podażowa, natomiast myślę, że krótkoterminowo jakieś podbicie wzrostowe może się tutaj na przestrzeni kilku kolejnych dni pojawić, podobnie jak pewne odbicie wzrostowe może pojawić się na notowaniach Algorand, bowiem tutaj kurs osunął się w ostatnim czasie w rejon dołków z końca grudnia ubiegłego roku, czyli okolice 16 centów. No i okej, póki co nie mamy tutaj żadnych ponadprzeciętnie dużych reakcji popytowych, ale odbicie od tego pułapu mogłoby nam napędzić wzrost gdzieś w kierunku 18,15 centa, czyli 0,1815. Tam bym kreślił chyba najbliżej położony ciekawy poziom oporu, ewentualnie dalej, gdyby udało się wybić powyżej tego pułapu, no to kolejny można by znaleźć albo w rejonie 21, albo 23,5 centa, więc te potencjalne zasięgi później by nam się mocno zwiększyły, natomiast na obecną chwilę skupiałbym się przede wszystkim na wsparciu wysokości 16 centów i oporze w rejonie 18,15, czyli 0,1815. Przechodząc dalej, kolejny projekt zaproponowany przez Was to Cardano, a więc nasza popularna ADA, projekt, którego kurs faktycznie odbił na przestrzeni ostatnich kilku dni i obecnie w odróżnieniu do wielu projektów nie testujemy żadnego wsparcia, a testujemy opór. Opór wysokości 37,5 centa, czyli 0,3750. Jest to bariera, która była testowana już w połowie, czy drugiej połowie marca jako opór, następnie po wybiciu z początkiem kwietnia była testowana jako wsparcie, tu była testowana w drugiej połowie kwietnia jako wsparcie, następnie na początku maja jako wsparcie i teraz jest testowana od dołu, a więc jako opór. Idąc z technicznego punktu widzenia, odbicie, czyli pojawienie się w tym miejscu większej presji podażowej, wskazującej na jakieś odrzucenie tego oporu, mogłoby nam napędzić dalszy spadek. Spadek, dla którego realnymi zasięgami wydaje mi się, czy to okolice 32,5 centa, albo nawet 30 centów, więc póki co na notowaniach Cardano sytuacja nie wygląda jakoś szczególnie optymistycznie. Ten optymizm być może się pojawi, ale dopiero gdybyśmy wybili powyżej obecnie testowanego oporu. Czyli zakładamy, że nie pojawi się tu żadna większa presja podażowa, pojawi się popyt, wybijemy powyżej tego pułapu, zamkniemy świecę dzienną wyraźnie powyżej, czyli nie na 37,6 centa, czyli jednak wyraźnie nieco byśmy musieli się tutaj wyżej wybić, no to tak, można by oczekiwać wzrostu w rejon nawet 43 centów, natomiast na obecnym etapie aż tak optymistyczny nie jestem, bo to odbicie, które tu obserwowaliśmy, ma bardzo, bardzo niewielkie momentum wzrostowe, więc być może jakaś reakcja podażowa nam się za chwilę pojawi i ADA powróci sobie na ścieżkę spadku, więc tam tak kolorowo to nie wygląda. Tak samo kolorowo nie musi wyglądać sytuacja na notowanie Gali, bowiem w tym przypadku oczywiście wybijając powyżej obecnie testowanego oporu w wysokości 3,1 centa, moglibyśmy napędzić dalszą zwyżkę w kierunku
3,75, czyli 0,0375, więc zasięg wydaje się całkiem sensowny, całkiem ładny. Natomiast rynek póki co nie wybił powyżej tego poru, a wręcz przeciwnie, od pewnego czasu utrzymuje się w trendzie horyzontalnym. Mamy bardzo wąską konsolidację pomiędzy wsparciem wysokości 2,75 a 3,1, czyli 0,0275 a 0,031. Były spadki, były wzrosty, były spadki, były wzrosty. Zakres tego układu jest bardzo wąski, bo rynek w ciągu jednego dnia jest w stanie spaść z góry do dołu, wzrosnąć następnego dnia z dołu do góry, by znowu spaść z góry do dołu, więc bardzo, bardzo wąski układ. Natomiast gdyby doszło do wybicia z niego dołem, no to kolejne wsparcie mamy w wysokości 2,4 centa, i to też jest poziom, na który warto zwracać uwagę, chyba że udałoby się wybić powyżej obecnie testowanego oporu. Póki co nie wybiliśmy, być może coś takiego nam się wydarzy dzisiaj, jutro bądź pojutrze, natomiast na ten moment jeszcze tego nie ma, więc nie będę też jakoś tutaj prognozował, że musimy od razu wybić, bo momentum wzrostowe jest dość mocno ograniczone. Kolejnym projektem zaproponowanym przez Was jest Optimizm. W tym przypadku też nie dobiliśmy precyzyjnie do technicznego wsparcia, bowiem ja wsparcie mam zlokalizowane w wysokości $0.42. Oczywiście są to pewne strefy orientacyjne, a my minima z piątku mieliśmy na poziomie 1,48, czyli zabrakło nam tak naprawdę 6 centów, aby dokładnie przetestować ten pułap wsparcia, natomiast dobiliśmy już bardzo, bardzo blisko, równie dobrze mógłbym tę strefę wyznaczyć nieco wyżej, też by było, ok. Mamy niewielką reakcję, czy mieliśmy niewielką reakcję popytową w miniony piątek. Dziś o poranku też niewielkie wzrosty obserwujemy. Natomiast wydaje mi się, że jest jeszcze zdecydowanie zbyt wcześnie, aby prognozować jakiekolwiek wielkie odbicie i powrót na ścieżkę wzrostów. Oczywiście pewne podbicie wzrostowe może się pojawić, natomiast na obecnym etapie zakładałbym raczej, że doprowadzi ono do retestu wcześniej pokonanego wsparcia. Teraz będzie to oczywiście opór w okolicy $0.85. Bariera testowana i jako opór już w połowie stycznia tego roku i później testowana jako wsparcie po raz ostatni chociażby w połowie marca. Więc fajny pułap, fajna strefa cenowo. Kolejny opór to jest dopiero bariera 2,05 dolara, więc $0.85 i później 2,05. To są dwa pułapy cenowe, na które myślę, że warto w przypadku Optimizm będzie zwracać uwagę. Kolejnym projektem zaproponowanym przez Was jest Rocket Pool. W tym przypadku nie mamy jakiejś szczególnie dużej historii notowań, co utrudnia trochę zrobienie analizy. Natomiast bardzo ładnie wypada to, że rynek od właściwie samego początku, czyli powiedzmy od połowy stycznia tego roku, utrzymuje nam się wewnątrz formacji równoległego kanału wzrostowego. Przy czym ja zaobserwowałem jeszcze pewną inną tendencję, a mianowicie tutaj notowanie mają taką, powiedzmy, tendencję do tego, żeby wyznaczać dwa dołki z rzędu na podobnych pułapach. Patrzcie, jeden dołek, drugi dołek. Jeden dołek, drugi dołek i tu nieco wyżej, jeden dołek, drugi dołek. Oczywiście odbiliśmy się z jednej strony, teraz była konfluencja wsparć, bo i linia tendencji wzrostowej nam tutaj przebiegała i ten horyzontalny poziom, czyli w okolicy $44, to naprawdę jest fajna strefa. I obecnie testujemy sobie opór. Opór w okolicy 53, niespełna $54. Gdyby udało nam się wybić powyżej, no to oczywiście, że rynek mógłby dążyć czy to w kierunku tych wierzchołków, choć wysoce prawdopodobne jest, żebyśmy zmierzali nawet nieco wyżej do górnego ograniczenia tej strefy, a górne ograniczenie tej strefy wypadałoby nam w zależności od dynamiki ruchu, bo tu dynamika ruchu ma bardzo duże znaczenie, ale gdzieś pomiędzy $67-$68, powiedzmy $67.50, więc strefa byłaby dość ciekawa. Ale najpierw musielibyśmy wybić jednak powyżej tego obecnie testowanego poru zlokalizowanego u mnie na wykresie w wysokości 53,60. Idąc dalej, zerknijmy sobie na to, co dzieje się na notowaniach The Graph. W tym przypadku też mieliśmy oczywiście spory spadek. Spadek, który zatrzymał się w okolicy technicznego wsparcia. I tu znowu, jak na większości projektów, nie dotknęliśmy tego wsparcia w punkt, ale już byliśmy blisko, bowiem ja mam wsparcie w wysokości 10,5 centa, czyli 0,1050, a mieliśmy piątkowe minima na poziomie 0,1079, więc właściwie 30 centa, niespełna 30 centa nam zabrakły. Ładna reakcja popytowa w piątek, weekend bardzo, bardzo spokojny i kontynuacja wzrostu wraz z początkiem nowego tygodnia. Jeżeli ta zwyżka będzie kontynuowana, to myślę, że ten graf powróci w najbliższym czasie w okolice 13,2 centa, czyli 0,1320. Jest to dość ciekawe wsparcie, w przeszłości było testowane też jako opór i dodatkowo jest to strefa, która pokrywa nam się zmierzeniem 38,2% korekty Fibonacciego z tego ostatniego ruchu spadkowego.
wzrostowego, więc w mojej ocenie potencjał wzrostowy mamy dość mocno ograniczony, ale jednak myślę, że ta zwyżka będzie tutaj kontynuowana. Idąc dalej, zerknijmy sobie na Fed, Fetch AI. No i w tym przypadku mam dość mieszane uczucia, dlatego że rynek nie zatrzymał się na wysokości wsparcia, tylko osunął się delikatnie poniżej wsparcia zlokalizowanego w wysokości 25 centów. Możecie zwrócić uwagę, poziom testowany chociażby już z końcem lutego ubiegłego roku, później testowany lokalnie w maju, z początkiem maja ubiegłego roku, tu był testowany w styczniu tego roku, a my tymczasem wybiliśmy nieco poniżej. I pojawiła nam się reakcja popytowa, ona jest bardzo, bardzo skromna, nie ma tu wielkiego odbicia, więc w mojej ocenie, z racji tego, że jesteśmy skrajnie blisko tego oporu, z racji tego, że rynek kryptowalut jest bardzo mocno z sobą skorelowany, dostrzegam pewne prawdopodobieństwo, że zaraz możemy wrócić powyżej 25 centów, ale nawet jeżeli tak się stanie, to myślę, że ta zwyżka mogła być dość mocno ograniczona i kolejny opór mamy w wysokości 30 centów, więc 25-30 centów to są bardzo, bardzo ciekawe pułapy, na które myślę, że warto będzie zwracać uwagę, jeżeli tylko jakieś podbicie wzrostowe się nam tutaj w najbliższym czasie pojawi. I na koniec tego dzisiejszego spotkania zerknijmy sobie jeszcze na notowania Maker, czyli kryptowaluty, której kurs osunął się w ostatnim czasie poniżej technicznego wsparcia w wysokości $660, co potwierdziło powstanie prospadkowej formacji głowy z ramionami, gdzie tu mamy gdzieś lewe ramię, głowa, prawe ramię, to jest linia szyi, jej wybicie może napędzać dalszy spadek. Oczywiście krótkoterminowo rynek może albo zaliczyć niewielkie podbicie do tych $660, albo utknąć w takim bardzo wąskim zakresie, natomiast jeżeli finalnie powrócimy na ścieżkę spadków, no to myślę, że takim dość realnym zasięgiem dla dalszej wyprzedaży mogą okazać się okolice mniej więcej 575 plus minus dolarów, albo dalej $500, albo dalej nawet linia tendencji spadkowej, która w zależności od dynamiki wypadałaby już bliżej 400 niż $500, więc myślę, że tu trzeba liczyć się z tym, że ta wyprzedaż jeszcze może za jakiś czas być kontynuowana. I dziś krótszy materiał, z racji tego, że nie wydarzyło się nic fundamentalnie istotnego przez weekend, więc bardzo serdecznie Wam za dziś dziękuję. Słyszymy się oczywiście jeszcze w środę, słyszymy się jeszcze w piątek, więc jeżeli dziś nie omówiłem projektów, które znalazły się w Waszych komentarzach pod ubiegłotygodniowymi materiałami, to prawdopodobnie zrobię to właśnie czy też w środę, czy w piątek, więc serdecznie za dziś dziękuję. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!